A dzisiaj przyjęcie z okazji 75. rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej w samej ambasadzie w Warszawie, stąd moja podróż właśnie do stolicy i 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych właśnie pomiędzy naszymi krajami. To co, idziemy do środka? Zaraz po wejściu gości witał ambasador Chińskiej Republiki Ludowej wraz z żoną i pracownikami. W tym samym miejscu ambasada pochwaliła się chińską technologią, reaktorem jądrowym, stacją kosmiczną czy elektrycznymi samochodami i turbinami wiatrowymi. Na koniec pragnę życzyć Państwu dużo zdrowia i szczęścia obecnych gości i ich rodzin. Wszystkie pomyślności Chin i Polski, długowieczności przyjaźni chińskiej i polskiej. Bardzo. Wspaniałym dyplomatom gratuluję i dziękuję za współpracę, którą Pan rzeczywiście w Polsce. Jest to naprawdę korzystne dla naszych bilateralnych stosunków. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Starałem się uchwycić wszystko, co było podczas tego przyjęcia. To co, wszystkiego dobrego dla nas, bo w końcu to 70. również 5. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!